Witam, Kamil Maniecki, siatkarski portal.pl. Będziemy dziś świadkami meczu Ligi Akademickiej Kombiet pomiędzy drużyną AZS AGH Kraków a Akademią Krakowską. Serdecznie zapraszamy. Dawid Mazur, siatkarski portal.pl. A wraz ze mną pani Ania Podstrożny, przyjmująca AZS-u AGH. Jaki cel AZS AGH postawił sobie w tym roku? No, naszym celem jest przede wszystkim, chcemy dojść do finałów ogólnopolskich. Atmosfera w drużynie jest bardzo fajna, cieszymy się, że wygraliśmy wszystko bez straty seta. No, przeciwnicy nie byli na razie tak bardzo wymagający, ale fajnie sobie pograliśmy, fajne rozpoczęcie sezonu i to na pewno podbudowuje nasze morale i przez to miło patrzymy w przyszłość. W drużynie jest dużo nowych zawodniczek. Jak zaklimatyzowaliście się w tej drużynie? No, bardzo fajnie, dziewczyny bardzo nam pomagają, podpowiadają, nas miło przyjęły i to jest fajne, bo na pewno każda z nas się obawiała tego, że może być, dziewczyny mogą nas nie polubić, ale jest bardzo fajnie. I moje ostatnie pytanie, czego pani sobie życzy i zespołowi AGH na ten nowy rok? No, mam nadzieję, że dalej będziemy wygrywać wszystkie mecze bez straty seta i tak wysoko jak dzisiaj chociażby. No i jeszcze oczywiście wygrania całych mistrzostw akademickich. A więc serdecznie tego życzę wraz z całą załogą siatkarskiego portalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przed nami piłka meczowa dla gospodyń dzisiejszego meczu drużyny AZS AGH Kraków. I jak widzieliśmy, ten mecz właśnie się zakończył. 2-0 AGH.